Realizujemy dziś testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówił w rozmowie z telewizją Trwam minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wskazał, że to zmarły prezydent postawił trafną diagnozę w sprawie rosyjskiego zagrożenia. Trzeba podkreślić oceny geopolityczne, które przedstawiał prezydent Lech Kaczyński. Najpierw jeszcze wtedy, kiedy nie był prezydentem Rzeczypospolitej, potem, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej został, wdrażał w życie to wszystko, co można by przywołać w słowach pana prezydenta wygłoszonych w Gruzji, w Tbilisi, wtedy, kiedy Rosja napadła na Gruzję. Wówczas razem z przywódcami państw naszej części Europy prezydent Kaczyński zatrzymał inwazję rosyjską i powiedział wtedy tak: dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później być może Polska. Są to słowa, które wówczas były ignorowane. Słowa, które są niezwykle istotne, bo stanowią o naszym bezpieczeństwie. Dziś realizujemy testament prezydenta Kaczyńskiego.